smakkujaw.pl, lody z płonącym bananem. Przyrządzimy dzisiaj pyszny deser, lody śmietankowe z płonącymi bananami. Będziemy potrzebowali przede wszystkim banany. My zrobimy porcję dzisiaj dla dwóch osób, więc będą dwa. I jest to jedyny produkt, który nie pochodzi z Polski. Będziemy potrzebowali 2-3 łyżki masła. Użyjemy masła śmietankowego z Inowrocławia. I 4 łyżki śmietany kujawskiej, również z Inowrocławia. Promujemy przecież region kujawski. Będziemy potrzebowali także 1/4 szklanki cukru brązowego i oczywiście jak banany, to koniecznie będzie potrzebny nam cynamon, tak około 1 łyżeczki i najważniejsza rzecz, jest to likier, krupnik, staropolski likier, który sporządzony został z różnych mieszanek miodu z dodatkiem nalewek korzenno-ziołowych. Oczywiście można użyć innego alkoholu, może to być rum czy też likier bananowy, ale my promujemy nie tylko region kujawski, ale też Polskę, więc użyjemy polskiego produktu. Oczywiście będą potrzebne lody, ale one na razie są w zamrażalniku, czekają na swoją kolej. Najpierw przygotujemy banany, odrywamy, odcinamy końcóweczkę, obieramy ze skórki. O, już mamy gotowy i kroimy w takie lekko podłużne, takie mniej więcej maseczki. I banany już mamy gotowe. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy najpierw masło. Zaczekamy, jak się rozpuści i dodamy cukier brązowy. I już mogę wrzucić cukier. To wszystko przemieszamy. Cukier już nam się skarmelizował, nabrał ładnego brązowego koloru. Wrzucamy teraz łyżeczkę cynamonu. O. Przemieszamy i wrzucimy nasze pokrojone w plasterki banany. O. Uwolnił nam już się zapach cynamonu. Przepięknie wszystko pachnie. Wrzucamy teraz banany i mieszamy. To nam chwilę musi się podpiec. Nasze banany już ładnie nam się podpiekły. Wytworzył się piękny karmel. Wszystko nam cudownie pachnie. I nadszedł moment na wlanie alkoholu. Wlewamy nasz likier i podpalimy go, ale ponieważ ja boję się ognia, zrobi to dzisiaj nasz pan kamerzysta. Przemieszamy, czekamy, aż alkohol się wypali. O, to już, to chyba stało się już. Alkohol już wyparował i ostatni etap. Wkładamy 3 łyżki śmietany, przemieszamy i za moment sos bananowo-karmelowy będzie gotowy. Nakładamy gałeczkę lodu. A, może dołożymy jeszcze jedną i polewamy sosem bananowym. Ozdabiamy listkiem mięty i mamy gotowy deser. Życzymy smacznego.